Jarosław Szczepański, dobry wieczór. Gospodarka ma głos 2024. W kolejnej sesji Towarzystwa Ekonomistów Polskich witam. Gośćmi są pani dr Kamila Szol-Mazurek z Uniwersytetu Wiadrina, Europejskiego Uniwersytetu Wiadrina, pan dr Stanisław Kluza, SGH w Warszawie i co ważniejsze, Quantank, czyli Instytut Debaty Eksperckiej. Dzień dobry Państwu. I dr Rafał Trzeciakowski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję. Świadoma polityka migracyjna powinna zawczasu przygotować odpowiedź na scenariusze przyszłości wynikające z samych tylko prognoz demograficznych, zarówno na poziomie krajowym, kształtowanie warunków integracji na rynku pracy i w społeczeństwie imigrantów z krajów o innej kulturze i zwyczajach, jak i międzynarodowym, współpraca gospodarcza z krajami afrykańskimi, inicjatywy Unii Europejskiej i w tym zakresie. To pana słowa. To prawda. Rzeczywiście polityka migracyjna, a może coś szerszego niż polityka migracyjna, czyli strategia migracyjna, w oparciu o którą się później buduje kolejne polityki, powinna uwzględniać nie tylko nasze wewnętrzne uwarunkowania, ale przecież nie żyjemy w zamkniętym, odizolowanym świecie. Musimy uwzględniać również to, co się dzieje wokół nas. Otóż każdy kraj, który jest wystawiony na możliwości zainteresowania ze strony migrantów, jest brany pod uwagę również przez pryzmat, jak do niego dojechać, jak jest on bliski albo łatwy do znalezienia się w tym państwie. I z tego punktu widzenia, przykładowo w Hiszpanii jest dużo więcej osób z Afryki Północnej czy z Maroka, a w Polsce zdecydowanie bardziej będziemy wystawieni na migrantów z krajów byłego Związku Radzieckiego, czy chociażby z Azji Środkowej. No tak, ale w Polsce, jeśli chodzi o migrację, to mamy w tej chwili głównie przybyszów z Ukrainy. To prawda. Też należy zwrócić uwagę na migrację, która wynika z procesów o bardzo długim rozkładzie w czasie, wynikającym z procesów demograficznych, od migracji, która wynika ze zdarzeń o charakterze jednorazowym albo takim, które są skutkiem jakiegoś pojedynczego wydarzenia. O ile właśnie ta migracja taka demograficzna będzie wynikała z tego, że nasze społeczeństwo będzie dużo mniejsze, ponieważ starzejemy się, współczynnik dzietności jest już od przeszło ćwierć wieku, średnio na poziomie 1,3. Oznacza to, że pokolenie dzieci jest o 1/3 mniej liczne od pokolenia swoich rodziców. Oznacza to, że z rynku pracy już mamy 3 pokolenia, kiedy schodzą osoby z pokoleń licznych, a wchodzą pokolenia mniej liczne. To zmienia w ogóle nasz rynek pracy i pewne relacje na tym rynku. Z drugiej strony istnieją bardzo liczne kraje, ludne, liczne, a jednocześnie o bardzo wysokiej dzietności, przykładowo w Afryce, Nigeria, ale także ta Afryka Wschodnia typu Somalia, Kenia, Tanzania, Erytrea, Etiopia, z których powinniśmy się spodziewać w relatywnie krótkim okresie czasu wzrostu zainteresowania dotarcia do Europy. Z drugiej strony takie wydarzenia jak na przykład kataklizm, klęska naturalna, tudzież kataklizm innego rodzaju, wojna, będą zachęcały, a nie tyle zachęcały, wymuszały, wręcz kreowały presję, żeby osoby z tych kierunków po prostu szukały najczęściej swojego miejsca albo takiej pierwszej ucieczki najbliżej, gdzie się da. I Polska bezpośrednio, granicząc z konfliktem zbrojnym, będąc sąsiadem Ukrainy, jest naturalnym miejscem, do którego się pierw przyjeżdża. Później można się zastanowić, czy pojedzie się dalej, czy chce się tutaj zostać, czy się wróci, czy się ściągnie rodzinę. To już są kolejne decyzje. Ale w pierwszej kolejności decyduje łatwość zmiany miejsca, czyli w tym wypadku wydostania się z Ukrainy. I rzeczywiście przez Polskę w tym okresie 22-23 przejechało około 6,5 miliona osób z Ukrainy. Być może niektórzy byli dwukrotnie i dlatego policzeni zostali dwa razy, ale chodzi o to, że takie są orientacyjne statystyki osób, które w formule właśnie takiej okołowojennej z tej Ukrainy jednak wyjechały. Co to oznacza? Oznacza to, że Polska może być atrakcyjnym miejscem dla migrantów wojennych, powojennych również z Ukrainy, ale oznacza to, że Polska musi
z perspektywy czasu i miejsca, w którym się znalazła, mieć właśnie pomysł na siebie, jeżeli chodzi o strategię migracyjną. I wrócę do tej pierwszej części pytania, albo pierwszego pytania. Strategię. Otóż Polska, potrafię trochę usprawiedliwić, dlaczego jej nie ma i nie miała. Ponieważ przez 10 tej strategii, dlaczego jej nie ma i nie miała? Ponieważ przez dziesięciolecia, przez cały wiek, Polska była krajem o ujemnym saldzie migracji netto, czyli z Polski się wyjeżdżało za pracą do Europy Zachodniej, czasami w ogóle się wyjeżdżało jeszcze dalej niż do Europy Zachodniej i w kolejnych etapach ten etap zanikł. Otóż gdy mało liczne pokolenia weszły na rynek pracy, to mniej więcej w latach 2015-2020 Polska przeszła potężną transformację z punktu widzenia rynku pracy. Jest to kraj, który był rynkiem pracodawcy, dzisiaj jest rynkiem pracownika. Oznacza to, że każdy, kto szuka pracy, tak na dobrą sprawę ją znajdzie. Stopa bezrobocia, którą mieliśmy przez całą transformację dwucyfrową, nagle spadła w roku 2015 do 10%, w kolejnych 3-4 latach do 5% i abstrahując od wszystkich zaburzeń o charakterze koniunkturalnym, wszystkich efektów lepszej i gorszej koniunktury, ta niska stopa bezrobocia na poziomie 5% utrzymuje się nadal. Jest tylko jeden efekt, który może ją podnieść, jeżeli nadmiernie zwiększymy koszty wytworzenia w naszej gospodarce poprzez nadmierne podnoszenie płacy minimalnej. Wówczas nawet mimo złej sytuacji demograficznej też możemy wykreować bezrobocie i powrócić do rynku pracodawcy. Ale to jest być może na inną debatę niż dzisiaj. Tak się zastanawiałem, w którym momencie przejdziemy do płacy minimalnej. Ona jest ale tak istotna, że nie sposób o niej tutaj nie wspomnieć. No dobrze, też. A te migracje to wyzwanie czy szansa dla Polski? Migracje są i szansą, i wyzwaniem, ale także nie można sobie poradzić z czymś w formule czysto spontanicznej, takiej jak to często w Polsce bywała. Jakoś to będzie. Nie, jakoś to nie będzie. Otóż może być po pierwsze lepiej, po drugie trzeba pewne rzeczy zrobić mądrze. Oznacza to, że Polska potrzebuje i strategii, i polityki migracyjnej, która odpowiada na kilka podstawowych kryteriów i potrzeb Polski. Po pierwsze, jaki jest nasz rzeczywisty poziom na poziom rozwoju, który mamy. Po drugie, jakich migrantów albo w jakich miejscach potrzebujemy osób, które do nas przyjeżdżają. Następną kwestią jest nasza zdolność do asymilowania pewnego rodzaju tak jakby umiejętności poradzenia sobie z zagospodarowaniem tych migrantów, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której bardzo często w debacie o polityce migracyjnej się zapomina. Powinno być to troszeczkę mieć charakter też takiego zobowiązania wzajemnego. Nie na zasadzie, że ktoś przyjeżdża i tutaj hulaj dusza, piekła nie ma. Otóż wydaje mi się, że państwo też powinno stawiać wymagania w zakresie inkluzywności, czyli że taka osoba poszukuje pracy, znajduje ją, jeżeli jej nie znajduje, dłużej ją poszukuje, ale też daje coś od siebie. Że taka osoba się uczy języka polskiego, czyli stara się w tym kraju po prostu odnaleźć na dłużej. Myślę, że tu jest bardzo duża rola dwóch poziomów administracji, zarówno tej centralnej, tworzącej reguły, tak zwanej rozwojowo-inkluzywnej polityki migracyjnej, jak również tego poziomu niższego, samorządowego, być może jest to poziom powiatów. Dzisiaj zupełnie, że tak powiem, niezagospodarowane w stosunku do swoich potrzeb powiatowe urzędy pracy mogłyby bez problemu przygotować pewnego rodzaju działania na rzecz przygotowania zawodowego, inkluzji tej takiej zawodowej, ale również inkluzji o charakterze społecznym poprzez naukę języka. Jeżeli nawet jakiś migrant miałby większe trudności z tą nauką języka, bez problemu przecież mógłby również tylko i wyłącznie pokazywać swój wysiłek, żeby ten sukces osiągnąć. W przypadku, jeżeli mielibyśmy do czynienia z migrantami, którzy nie chcą się tak jakby włączyć w nasze społeczeństwo, czyli unikają tej inkluzji i zawodowej, jak również tej inkluzji społecznej, wydaje mi się, że każdy kraj powinien mieć pewne prawo również do wypowiedzenia tej umowy, narzucenia albo wypowiedzenia tej umowy, że jeżeli ktoś w stosunku do nas jest nie w porządku, to czy my mamy obowiązek taką osobą się tutaj tylko i wyłącznie od strony socjalnej zajmować i opiekować? Pani doktor, czy my możemy jakieś doświadczenia przejąć na przykład z Niemiec, takie właśnie w wykorzystywaniu, umiejętne wykorzystywaniu migrantów? Dziękuję bardzo. Oczywiście o pozytywnym wykorzystywaniu.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Ja już wcześniej wspominałam o tym, że my trochę się tego niemieckiego sąsiada boimy albo mamy respekt wobec niego. Natomiast ta kompetencja pozyskiwania i czerpania wiedzy z błędów niemieckich też, ona jest bardzo potrzebna w dzisiejszym czasie tworzenia polityki migracyjnej w Polsce. I chcę zwrócić uwagę, że tak jak to w Niemczech jest posegregowane, uporządkowane, polityka migracyjna w Niemczech jest czymś innym niż polityka integracyjna. Jeszcze czymś innym jest polityka integracji rynku pracy i jeszcze czymś innym jest polityka włączania. I do każdych z tych polityk dopasowane są odpowiednie instrumenty. I też jakby czyli są opracowane do każdej z nich oddzielnie. Tak. I tego, czego nam brakuje w Polsce, to cały system instytucjonalny, który mógłby zarządzać migracjami i zarządzać polityką integracyjną. Dopóki nie stworzymy tego, to nie możemy mówić w ogóle o jakimkolwiek wdrażaniu polityki migracyjnej i polityki integracyjnej. To na pewno, jeżeli nie będziemy mieli ludzi, którzy to obsługują, którzy będą obsługiwać innowacyjne pomysły i idee dla Polski, to poniesiemy porażkę. W Niemczech na przykład w każdej prawie powiacie są na przykład rady integracyjne, które są takim forum, w którym się spotykają migranci i mówią, gdzie są potrzeby, gdzie oni mogą wesprzeć lokalne polityki i władzy na szczeblu komunalnym. Mamy na szczeblu federalnym pełnomocnika do spraw rasizmu. Ta sama osoba jest generalnym pełnomocnikiem do spraw integracji. W każdym kraju związkowym jest taki pełnomocnik, który jest linią przecięcia między różnymi ministerstwami na poziomie krajów związkowych i to samo dzieje się w miastach i w dzielnicach. Więc widzimy, jak bardzo ten system jest rozbudowany. Nie bez powodu, bo w Niemczech co czwarty, w porywach to co piąty obywatel, co mieszkaniec, to jest osoba o pochodzeniu migranckim. To sporo. Czy pan sobie wyobraża, panie Rafale, żeby w Polsce powstał urząd rzecznika do spraw rasizmu połączony z urzędem do spraw integracji? Nie jestem pewien, czy to jest najważniejsze, na co powinniśmy tutaj spoglądać. W ciągu najbliższej dekady przeciętny Polak będzie starszy od przeciętnego Niemca. Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw Unii Europejskiej. Wreszcie będziemy w czymś pierwsi. Być może nie pierwsi, ale na podium. Mamy również w projekcjach OECD jedne z największych wyzwań fiskalnych związanych ze starzeniem, z emeryturami, z ochroną zdrowia. A jednocześnie, kiedy spojrzymy na nasz standard życia, to mamy teraz tylko 70% PKB per capita Niemiec i to uwzględniając parytet siły nabywczej, czyli tak naprawdę w euro mamy 40% PKB per capita Niemców, jakby jeszcze bardzo daleka droga przed nami. I to pytanie, które dzisiaj stoi przed Polską, to czy zdążymy się wzbogacić, zanim się zestarzejemy i przestaniemy się rozwijać. Bo jeżeli teraz z projekcji demograficznych wynika nam, że potrzebujemy 100-200 tysięcy imigrantów rocznie, żeby tylko zrównoważyć nasz kryzys demograficzny, to myślę, że być może... 100-200 tysięcy nowych. Tak, nowych. Czyli zwiększających tę liczbę, która już jest. Incydentalnie to dokładnie tyle przyjmowaliśmy w ciągu ostatniej dekady. Jakby na koniec 2022 roku były tu 2 miliony imigrantów, więc to jest mniej więcej tyle. I pamiętam 10 lat temu, że nikt w Polsce nie myślał, że ktokolwiek do nas kiedykolwiek przyjedzie, a jednak przyjechali i przyjeżdżają cały czas. I myślę, że jeżeli tyle nam potrzeba, to być może zamiast się zastanawiać tak bardzo nad tym, jakich umiejętności potrzebujemy na polskim rynku pracy, powinniśmy bardziej założyć cel, że tyle będziemy rocznie sprowadzać. Jakby Kanadyjczycy mają podobną politykę, tylko znacznie bardziej ambitną. Jakby Kanada ma bardzo podobną w tej chwili populację do Polski i dotychczas miała cel sprowadzania na każdy rok 400 tysięcy imigrantów. Od przyszłego roku będzie to 500 tysięcy imigrantów. Dlatego jak spojrzymy na projekcję populacji ONZ, to w Kanadzie w ciągu następnych 20 lat populacja wzrośnie aż o 6 milionów, a w Polsce skurczy się o 1,5 miliona. Mimo imigrantów? No w tej chwili to tak naprawdę ci imigranci nie są taką dużą naszą zasługą. Oni jakby przyjechali w znacznej części ze względu na wojnę na wschodzie, prawda? No właśnie teraz patrzę na tę chęć współpracy z cudzoziemcami w Polsce.
i to jest obywatele krajów Unii Europejskiej, 70% Polaków chce współpracować w Polsce z obywatelami krajów Unii Europejskiej, z Ukraińcami już mniej, 65%. I później jest poniżej 50%, to już są Białorusini, no i jak się łatwo domyśleć, pracownicy z Azji Środkowej czy Bliskiego Wschodu, to już jest zdecydowanie około 40%, a Afryka już 34%. I panie redaktorze, tam następuje jeszcze taka gradacja, bo trzeba byłoby jeszcze zobaczyć, czy Polacy chcą współpracować, bo ten migrant byłby pracodawcą. Tu jest słaba gotowość do tego, żeby imigrant był pracodawcą. Chyba takiego pytania nikt nie wpadł na pomysł, w Niemczech zadać w ogóle. Pytają rzeczywiście i też w barometrze polsko-niemieckich też pytamy, czy Niemiec by chciał mieć polskiego pracodawcę. To jest lepszy papierek lakmusowy do przychylności wobec imigrantów. Na przykład, czy bylibyśmy w stanie zaakceptować teściową z Wietnamu albo synową z Turcji. To są jakby bardziej... To już są rasistowskie pytania. Głębsze wyznaczniki, które mogą powiedzieć o sympatiach lub braku sympatii. Ja chciałabym się tylko krótko odnieść do tego, co pan powiedział, bo wydaje mi się, że tutaj jest to zagrożenie, że jeżeli my będziemy patrzeć tylko ekonomicznie, że my sprowadzamy ludzi, którzy tutaj pomogą nam się wzbogacić, to wydźwięk tego sformułowania już sam w sobie jest... implikuje zagrożenia, a nie prewencję. Bo wynika z tego podejście takie, że to my musimy się bogacić kosztem tego, że inne osoby przejadą tutaj, żeby pomóc nam w naszej gospodarce. Natomiast polskie społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na to, żeby przyjąć osoby, które mają inne pochodzenie etniczne. Nasze społeczeństwo jest jednorodne etnicznie i ma nieodrobioną lekcję z przeszłości, jeżeli chodzi o otwartość i otwartość na różnorodność kulturową. I tutaj jest bardzo duża potrzeba, żeby prowadzić działania edukacyjne w tym zakresie. Tylko wtedy będziemy nowoczesnym społeczeństwem, kiedy odrobimy tą lekcję. I tutaj musi być włączone tak właściwie całe społeczeństwo. To nie jest dyskusja między PiS-em a Platformą Obywatelską, to nie jest dyskusja między rządem a ludźmi, wyborcami, to jest dyskusja między nami. I dyskusja też o nieprzerobionych, nieprzetransformowanych, moim zdaniem, doświadczeniach polskiej emigracji, kiedy Polacy od 90. lat wyjeżdżają za granicę, są dyskryminowani na europejskich rynkach pracy i nie zawsze przyznają się do tego w domu. Lub to jest takie wewnętrzne, intymne doświadczenie. Natomiast to doświadczenie to jest to samo doświadczenie, które mają nasi imigranci w Polsce, bo to oni są gorzej opłacani, muszą pracować na przykład na okresie próbnym bez wynagrodzenia, są oszukiwani na polskim rynku pracy, dotykają je dokładnie te same problemy, które ja widzę, jak doradzamy Polakom w Berlinie, którzy przychodzą do naszej poradni socjalnej i to jest przekalkowana prekaryzacja jakby pracy ludzi i ich bycia. Ale myśmy tutaj powinni mieć jako Polska, Polacy, mamy ogromne doświadczenie, bo w końcu przecież emigracja z Polski była zawsze, w latach 80. szczególnie ta ekonomiczno-polityczna emigracja solidarnościowa, to były miliony ludzi, którzy wyjechali i zostali gdzieś tam w świecie. I pytam się, gdzie ta empatia? Przecież z różnym powodzeniem, ale my jesteśmy w tych innych krajach. Jesteśmy bardziej miło przyjmowani albo mniej, ale powinniśmy mieć zrozumienie, że będąc w innym kraju, nie ma się lekkiego życia. Jest się konfrontowanym z brakiem tolerancji, z niezrozumieniem do braku języka, ale myśmy za mało dyskutowali o tym, dlaczego Polska wypuściła swoje dzieci. Dlaczego Polska nie była w stanie zaoferować swoim ludziom takiego rynku pracy, żeby nie musieli wyjechać za granicę. A jeżeli już wyjeżdżaliśmy za granicę, tak jak ja, to dlaczego nie możemy zrozumieć, co się dzieje z ludźmi, którzy przyjeżdżają do danego kraju za chlebem? Bo my, Polacy, chcieliśmy tylko pojechać, żeby więcej zarobić, żeby spłacić kredyty we frankach szwajcarskich.
Tak naprawdę. I tutaj byłby wielki apel, żeby rodziny polskie popatrzyły, co, jakie doświadczenia ich synowie, córki mają z Anglii, z Francji i przenieśli te doświadczenia do Polski. Ale takie doświadczenia, one są najczęściej mało przyjazne. Wnioski i z lepiej, tych żeby złośnić. Na przykład jednym z tych wniosków jest, gdziekolwiek się nie znajdziemy, jest bardzo ważny język. Dlatego na przykład migracja do Anglii moim zdaniem była migracją często sukcesu, bo osoby, które na początku pracowały na smywaku, zresztą ja się dowiedziałam, jak pan mówił, też generał Maczek też czyścił srebra po II wojnie światowej. To jest taki los migranta. Ale tam ta migracja często odniosła szybko sukces, po wielu latach. Natomiast te osoby, które wyjechały do krajów, gdzie nie znały języka, no niestety pracowały poniżej kwalifikacji. I ta praca poniżej kwalifikacji jest jeszcze gorszą formą brain drain. I to mamy też, będziemy mieli do czynienia też z tym w Polsce, że jakiś architekt, który nie zna języka polskiego, pracuje na zmywaku albo na Uberze. Do tego nie możemy dopuścić. Dlatego pierwszą rekomendacją jest to, jeżeli tak bardzo jesteśmy przywiązani do naszej kultury i do pięknego języka polskiego, stworzyć system nauki języka polskiego dla migrantów, żeby mogli pracować na miarę swoich kwalifikacji i w lepszych zawodach, w takich zawodach, które my potrzebujemy. Teraz na przykład w różnych sektorach tylko 1,9 imigrantów pracuje w zawodach technologicznych i inżynierii. A bardzo dużo migrantów pracuje właśnie w takich zawodach pomocniczych tak zwanych. I dlaczego nie stworzyć systemu, w którym ci ludzie byliby kwalifikowani, a najlepiej gdyby mieli system dualny, tak jak Niemcy. Czyli idziesz do szkoły, a jednocześnie pracujesz. Jesteś jednocześnie w systemie państwa. Jakby solidarność w Niemczech była tworzona przez umowę o pracę, przez to, że masz jakieś zakotwiczenie, a doświadczenia niemieckie są też takie, że jeżeli ktoś nie ma pracy, tak jak jakby prawo azylowe uniemożliwia posiadanie pracy uchodźcom, to oni są oderwani od rzeczywistości społecznej i później się tworzą różne ekstremizmy przez to. Panie i do tego nie możemy dopuścić w Polsce. Panie doktorze. To znaczy tutaj zwróciłbym uwagę, kontynuując tą wypowiedź, ale też trochę wchodząc w polemikę, że wydaje mi się, że w Polsce jest bardzo duża empatia, jeżeli chodzi społeczna, jeżeli chodzi o migrantów. I wynika to z bardzo różnych obszarów tradycji i naszego tak jakby trochę kodu kulturowego. Otóż po pierwsze, zawsze byliśmy uczeni od szkoły podstawowej, że byliśmy tą Rzeczpospolitą nie tylko obojga, ale naprawdę bardzo wielu narodów. Że... O tym słyszeliśmy. Tak, ale to jest gdzieś już zakodowane, że jest to, to nawet jeżeli później byliśmy tym homogenicznym etnicznie krajem, to jednak gdzieś tak jakby na samym starcie naszej edukacji jest rozbudzona akceptacja i pewnego rodzaju tolerancja wobec takiej postawy. Druga rzecz, Polacy nie mieli zbyt wielu negatywnych doświadczeń, jeżeli chodzi o multietniczność i również poprzez swoją ciekawość świata i obecność... Ale mówi pan o ostatnim... O bardzo długich okresach, ale o bardzo wielu okresach też. Otóż Polska w rezultacie w mojej ocenie ma wysoki współczynnik empatii. Taką miarą tego współczynnika empatii jest chociażby to, że w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie znalazło się u progu naszych granic miliony osób zza wschodniej granicy. Mimo że systemowo przez władze państwo nie było przygotowane na zagospodarowanie tych ludzi albo jakąkolwiek pomoc, to obywatele, zwykli obywatele tak, masowo... Ale to było właśnie, to był sukces społeczeństwa obywatelskiego, tak, że nagle sobie potrafiono... Tak, ale to świadczy o empatii szerszej, bo gdyby to były osoby z innego kierunku, prawdopodobnie podobne bodźce emocjonalne, podobne bodźce akceptacji miałyby również miejsce. Co więcej, mimo całego, tak jakby całej ilości pytań odnośnie pewnych też relacji w kontekście wyjaśnienia różnych też efektów prawd historycznych z okresu II wojny światowej, mimo tych wszystkich pytań, tej całej niepewności, ta empatia była dużo wyższa niż te wcześniejsze pytania. Natomiast drugą sprawą, która jest zdecydowanie ważna z punktu widzenia państwa, to jest po prostu stworzenie strategii i polityki migracyjnej, właśnie tak zwanej rozwojowo-inkluzywnej. To jest to, co pani tutaj nazwała, że właśnie jest potrzeba uczenia tego języka. Tak, otóż jeżeli zobaczymy, że większość szkół ponadpodstawowych w soboty, w niedzielę jest po prostu zamkniętych, a podlegają one pod powiaty,
to przecież dokładnie o tych, w te soboty, w niedzielę można prowadzić różnego rodzaju kursy, szkolenia, które odbywałyby się wokół nauki języka polskiego, ale też w oparciu o tematy związane z polską historią, z polską tradycją, rozumieniem naszego społeczeństwa. To również jest miejsce, gdzie powiatowe urzędy pracy, których rola trochę wygasła i powinna ulec kompletnemu przekształceniu w wyniku spadku bezrobocia do poziomów naturalnego bezrobocia, właśnie również tej takiej adaptacji i inkluzji zawodowej. Tego nie można zrobić na poziomie centralnym, że z poziomu jednego ministerstwa taka polityka zostanie przeprowadzona. W Polsce mamy około 350 powiatów. Powiat to jest taki obszar, taki region, który doskonale identyfikuje potrzeby lokalnego rynku pracy. A jednocześnie to jest taki obszar, gdzie mamy odpowiednich, ze względu na wielkość tego obszaru, odpowiednich ludzi, którzy mogą takie zajęcia po prostu prowadzić. Jednocześnie na pewno wielu nauczycieli zgłosiłoby się jako możliwość dodatkowego zarobkowania, żeby w takim procesie uczestniczyć. Więc ja uważam, że tutaj kluczową rzeczą jest stworzenie mechanizmów państwa, które gdzieś będą na poziomie centralnym ogólne, ale z drugiej strony na poziomie tym lokalnym, powiatowym, sprofilowane na potrzeby danego regionu. To znaczy, jeżeli jest region przemysłowy, to być może potrzeba kilku spawaczy więcej. Jeżeli region jest bardziej rolniczy, może to są osoby, które powinny być trochę bardziej przeprofilowane, przygotowane w kierunku produkcji rolno-spożywczej. A to nie jest tak, że po prostu przedsiębiorcy czy przedsiębiorcy rolniczy po prostu sami ściągają sobie pracowników i, to się po prostu samo naturalnie układa? To, o czym pan mówi? Odpowiem trochę tak, trochę nie. W tym sensie, że na pewno każdy pracodawca jest zainteresowany, że jeżeli nie ma blisko, to szuka dalej. A więc wychodzi również być może i poza granicę, w szczególności jeżeli jest w regionie przygranicznym przy wschodniej granicy. Ale jeżeli jesteśmy w innym regionie, gdzie dostęp do osób, gdzie zorganizowanie samodzielnie na swój sposób takiego systemu jest trudne, uważam, że w zdecydowanie mniejszym stopniu. On chętniej by skorzystał z pewnego rodzaju centralnego systemu albo takiego wspieranego przez politykę powiatowego urzędu pracy lub zorganizowanego, zarządzanego na poziomie powiatu, niż poświęcając duże wyższe nakłady i koszty. Pamiętajmy, że żeby coś takiego zrobić samodzielnie, też trzeba poświęcić pewien nakład. Albo mieć relacje, albo relatywnie poświęcić duży nakład. I wracając do ostatniego pytania odnośnie obecności Polaków na innych rynkach pracy, wtedy kiedy my tak często i chętnie migrowaliśmy, tutaj warto też przypomnieć o jednej rzeczy, że zawsze najbardziej dotknięci procesem migracyjnym jednak będą ci bardziej wykształceni. Dlaczego? Ponieważ oni mają najmniejszą, mimo że znają język, mają relatywnie najmniejszą szansę znalezienia pracy albo zatrudnienia na swoim na poziomie swoich kwalifikacji czyli zawodowych. Czyli jadąc od razu skazują się na degradację. Tak, czyli zostają bo w Polsce. Przykładowo, nawet jeżeli przysłowiowy hydraulik nie zna języka i pojedzie do kraju z językiem, którego nie zna, to nadal ma szansę być dobrym hydraulikiem, komunikując się po części na migi. Być może będzie to go troszeczkę kosztowało po kieszeni, czyli zarobi nieco mniej, ale po pierwsze ta dysproporcja w zarobkach nie będzie aż taka duża. Po drugie, nie będzie to tak jakby nie będzie wykonywał pracy odmiennej do swoich możliwości. Natomiast osoby z wyższym wykształceniem, jadąc do innych krajów, weźmy przykład bardzo wielu Polaków, jadą przysłowiowo na te proste prace rolne. Jadą na przysłowiowy zmywak. I naprawdę znajomość języka nie jest czymś wystarczającym, nie będąc gdzieś zintegrowanym w lokalnej społeczności, do tego, żeby szybko przeskoczyć do pracy zawodowej odpowiadającej przygotowaniu i kwalifikacjom. Dlatego z tych doświadczeń też jest warto skorzystać, z tych doświadczeń jest warto wykorzystać naszych byłych migrantów. Polska w ogóle
też chociaż raz podniosła w historii potrzebę tak zwanej emigracji powrotnej, żeby pewnymi mechanizmami ekonomicznymi zachęcić Polaków do powrotów, myślę, że mogłoby to odnieść skutek. Ale, ale już to zrobiła? Tak, 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 takie hasła na poziomie haseł. Tak. Był program tak, nawet. Tak, na poziomie, haseł, na poziomie haseł było to podnoszone. Skali tego działania nie umiem dzisiaj skwantyfikować, bo nie pamiętam liczb. Natomiast... Ale nie były to duże liczby. Ale właśnie, ale nie są to duże liczby, ale nawet gdyby się okazało, nawet gdyby hipotetycznie okazałoby się, że byłyby to dużo większe liczby, to nadal w stosunku do naszej luki demograficznej, nadal byłyby one jeszcze i tak niewystarczające. Więc o ile warto jest promować powroty, o ile warto jest promować być może również repatriacje z dużo dalszych kierunków, z krajów byłego Związku Radzieckiego. Pamiętajmy, że mimo często słabej znajomości języka polskiego wśród osób mieszkających w Kazachstanie czy Uzbekistanie, ale gdzieś mających polskie korzenie, niewiele osób jednak wraca. Warto promować, ale nie można liczyć na efekt skali. Jeżeli chodzi o efekt skali, trzeba się przygotować zupełnie inną polityką niż tak zwana reemigracja niż repatriacja. Czyli po prostu musimy stworzyć, przepraszam, że wrócę do początku, jakąkolwiek politykę migracyjną. Być może, zależy na czym ona będzie polegać. Jak czytam badania takie tegoroczne, to rzeczywiście ta migracja powrotna jest zaskakująco częsta na świecie. Natomiast... Ale na świecie w sensie, że przez Polskę organizowana? W sensie nie, na świecie w ogóle. W ogóle. Okay. W sensie chyba 38% emigrantów w ciągu dekady, na którymś etapie wraca. Natomiast no, trudno się spodziewać, że to rzeczywiście będzie ta skala, która rozwiąże nasze problemy, no bo jeżeli tak długo, jak nie zapewnimy naszym obywatelom w miarę porównywalnego poziomu życia z Wielką Brytanią czy Niemcami, tymi krajami, do których wyjeżdżali, no to trudno się spodziewać, że oni tutaj wrócą przez jakieś ulgi podatkowe. Natomiast myślę, że Polska generalnie całkiem nieźle sobie radziła z przyjmowaniem imigrantów w ostatniej dekadzie. Są pewne rzeczy do poprawy, ale nie robimy tu jakiejś takiej dużej rewolucji. Nasz rynek pracy okazał się całkiem elastyczny i te uprzedzenia wcale nie aż takie duże, skoro w Polsce 2/3 uchodźców z Ukrainy pracuje. To jest tyle, co pracuje Polek. W opinii społecznej to mniej więcej mamy 3 miliony Ukraińców i większość nie pracuje, po czym się okazuje, że po pierwsze jest 2,5 miliona, a po drugie, że większość pracuje. Tak, na dowolny temat, jak się zada pytanie, to on się dzieje tak po dwóch stronach barykady, prawda? Natomiast w Niemczech to zatrudnienie uchodźców z Ukrainy jest bardzo niskie, jest poniżej 20%. Niemcy się teraz zastanawiają, jakie są tego przyczyny. Czy to bardzo wysokie świadczenia socjalne, czy to brak elastyczności ich rynku pracy, czy to bariery biurokratyczne w podejmowaniu tej pracy. No teraz jakby najbardziej oczywistym powodem są te zasiłki, ale są też kraje w Europie Zachodniej, które przyznają wysokie zasiłki, a w których ci uchodźcy jednak pracują. Więc wygląda w tej chwili, że być może są to właśnie takie bariery biurokratyczne. Jakby według sondaży uchodźców z Ukrainy w Polsce tylko 5% zgłaszało problemy administracyjne z dostępem do rynku pracy, podczas gdy w Niemczech zgłaszała połowa. Może się boją po prostu, pracując, no, pracując na czarno, no. Po prostu. Ale jakby wiemy, że całkowicie oficjalnie pracują, no bo mogą pracować, jakby nie muszą pracować na czarno. Tak samo w Niemczech nie muszą pracować na czarno, bo dostęp do unijnego rynku pracy został zagwarantowany przez dyrektywę unijną na samym początku tej inwazji Rosji na Ukrainę. Więc, że pomimo tego w Niemczech ci uchodźcy się nie integrują, to tam widać jakiś problem, że to zatrudnienie uchodźców w Polsce jest tak naprawdę tak wysokie jak w Stanach Zjednoczonych, a nie jak w Europie Zachodniej. Więc jak na razie wcale nie powtarzamy jej problemów, jakby unikamy różnych takich... Czy my mamy mieć... Czy inaczej, czy mamy podzielony rynek pracy dla migrantów na
rynek pracy dla Ukraińców i innych. Tu o innych to myślę też bardziej o osobach niekoniecznie z Białorusi, a bardziej zupełnie z innych kontynentów. Aż tak dokładnie to nie odpowiem. To nie są też takie duże liczby w porównaniu do tych imigrantów z Ukrainy i Białorusi, których mamy. Natomiast też patrząc na to, jak to na tych imigrantów jeszcze przedwojennych, to oni mają jeszcze wyższe stopy zatrudnienia w Polsce, dlatego że nasz trochę przypadkowo powstały system migracyjny polega na takim trochę quasi-rynkowym mechanizmie, że firmy same szukają pracowników za granicą i zgłaszają oświadczenia o ich zatrudnianiu, a nie tak, że centralistycznie jakiś urzędnik przyznaje punkty imigrantom, a potem firmy nie chcą ich zatrudniać. Ale powiedział pan coś niezwykle ważnego, że to po prostu my nie mamy żadnego systemu, tylko system się sam zrobił rynkowo, czyli Balcerowicz wróć, wersja Balcerowicz do imigracji. No i to w Polsce działa do tej pory od 40 lat. No właśnie. Czyli czy my musimy zacząć od początku cokolwiek robić? Przepraszam, bo też na przykład jakby w teorii te systemy punktowe znane z na przykład Australii czy Kanady brzmią bardzo, nie wiem na ile w Kanadzie działają, ale na pewno w Australii brzmią jak bardzo dobry pomysł, ale jakby wbrew pozorom firmy nie zawsze chcą zatrudniać akurat tych pracowników, tych imigrantów, którzy zdobyli bardzo dużo punktów na jakimś dość arbitralnych kategoriach. I jeżeli spojrzymy dzisiaj na Australię, to ona zwiększa właśnie liczbę tych wiz przyznawanych w ramach takiego właśnie sponsoringu przez pracodawców, czyli trochę jak to, co mamy w Polsce, więc być może po prostu musimy ten system trochę jakby usprawnić, spowodować, żeby ci imigranci, jak już tu przyjadą, to będą mieli jakąś dalszą ścieżkę do stałego pobytu i obywatelstwa. Obywatelstw bardzo mało na tle Unii Europejskiej. Nie tylko mieszkania w kontenerach, tylko jakieś jeszcze uprzywilejowane, może niekoniecznie od razu uprzywilejowane, bo to zaraz będzie pretensja narodowa, tylko jakieś inne systemowe rozwiązania. W kontenerach to akurat zdaje się, że z jakichś jeszcze dalszych kierunków, w tej takiej uproszczonej procedurze, to ona dotyczyła tylko 6 tych najbliższych krajów, czyli Gruzji, Ukrainy, Białorusi, Rosji, bardziej o tych krajach mówię. Aha, no dobrze. Czyli mamy, panie doktorze, jakiś pomysł widzi pan jakiś pomysł systemowy, czy to ma być jednak po prosty pomysł a la Balcerowicz, czyli rynkowy? To znaczy zawsze dobrze jest, jeżeli działają prawa rynku, abstrahując od tego, jaki jest system jeszcze. Natomiast wracając do kwestii systemu, myślę, że trzeba spojrzeć na kilka ograniczeń brzegowych i poznając te ograniczenia brzegowe, wyznaczyć granice. Na pewno ważnym ograniczeniem jest brzegowym to, że jeżeli uważamy, że ma być to system migracyjny, tak zwany rozwojowo-inkluzywny, to na pewno nie powinien być, tak jakby polityka migracyjna nie powinna bardziej preferować osób spoza Polski niż własnych obywateli. Więc oznacza to, że nie można tworzyć mechanizmów, że nagle tak jakby przyjeżdżając spoza ma się pewnego rodzaju preferencje w stosunku do osób, które są tutaj, się urodziły, tutaj się wykształciły, tutaj mieszkają i tak jakby z punktu widzenia nakładów, żeby były dobrymi pracownikami, żeby dobrze funkcjonowały społecznie, są po prostu, jest to dużo taniej. Kolejną rzeczą jest to, że taki system również powinien mieć elementy tej wzajemności, o której już wspomniałem, że jeżeli osoby przyjeżdżają spoza Polski, a w szczególności mówimy tutaj o kierunkach dalszych, a być może nam i kulturowo odleglejszych, są to osoby, które powinny przyjąć na siebie zobowiązanie poszanowania naszego kodu kulturowego, ale również... Ale on jest trudno przyjmowalny dla niektórych. Ale też można się go nauczyć, w tym sensie, że właśnie poprzez tak zwaną tą inkluzję społeczną, czyli w tym wypadku naukę języka polskiego w soboty, w niedzielę,
Załóżmy, że ktoś naprawdę bardzo wolno się uczy, ale to przynajmniej niech w każdą sobotę, pierwszy, drugi, trzeci rok przychodzi na te lekcje, będzie się nadal wolno uczył. Ale oznacza to, że przynajmniej wykrzesał z siebie minimum jakiejś odpowiedzialności i minimum pracy, żeby te umiejętności posiąść, bo bez tej inkluzji społecznej będziemy wystawieni na coś takiego jak ryzyko getta, czyli pewnego rodzaju tych procesów, które zaistniały w krajach wysoko migracyjnych, takich jak Szwecja, Niemcy, Francja, ale tych przykładów jest więcej. Możemy przejść przez prawie całą Europę. Żeby takich rzeczy uniknąć, zdecydowanie osoby, które przyjeżdżają do nas, muszą mieć większą łatwość integrowania się społecznego. I zwróćmy uwagę, że nie tylko Polska... Ale jak mamy to sprawdzać? Czy mamy na granicy, czy tam wydając wizę pytać, czy... Ale Niemcy mają już rozwiązanie. Mają kursy integracyjne albo testy na obywatelstwo. Z tego co wiem, może panowie powiedzą, jeżeli ktoś nabywa polskie obywatelstwo, musi znać język polski na poziomie B2? Czy nie musi w ogóle znać języka polskiego i może... O ile wiem, to musi, ale mogę się mylić. Piłkarze chyba pewien minimum jakieś jest wymagane, ale też szczegółów więc, nie znam. Się, więc nie. W Niemczech to jest tak skonstruowane, że trzeba zdać test z języka niemieckiego, trzeba zdać test z wiedzy o konstytucji niemieckiej i trzeba zdać test z wiedzy o funkcjonowaniu Niemiec, to jest pisemny test i wtedy dopiero po jakichś tam procedurach można dostać obywatelstwo. Czyli to jest ten mechanizm naturalizacji, jeżeli ktoś chce mieć lepszy dostęp do przywilejów społecznych. I w Niemczech to jest faktycznie tak, że jeżeli masz obywatelstwo, to masz większy dostęp do systemu zabezpieczeń społecznych. Ale to jeszcze... Dobra droga. Ale jeszcze też pociągnę ten wątek związany z przygotowaniem tej strategii i polityki migracyjnej. Może kilka takich prostych faktów. Polska bardzo nie wykorzystała momentu w latach 2021-2022, kiedy powstała strategia demograficzna, która skupiła się w zasadzie tylko na dzietności i na pewnych wybranych modelach rodziny, a w ogóle pominęła, że procesy migracyjne są elementem demografii i w ogóle procesów ludnościowych. To była strategia, która powstała przecież przed falą, zwiększoną falą śmiertelności. Nie, ona w tym czasie powstała. Dokładnie powstała w tak zwanym okresie już po-covidowym trochę, czyli po pierwszych falach COVID-u. Ale w ogóle nie zbudowała w sobie komponentu migracyjnego, chociaż gdzieś w swoich i w zasadzie w definicjach dotyczących problematyki demograficznej, migracje ludności są też procesem demograficznym, więc ta strategia demograficzna tego nie podjęła. Druga rzecz, po ostatnich wyborach w roku 2023 nowy rząd, konkretnie ustami profesora ministra Macieja Duszczyka, zapowiedział przygotowanie polityki i strategii migracyjnej. Tak, to już jest początek 2024 roku. Że do września powstaje jej szkic, poddana zostanie ona konsultacjom społecznym, żeby móc być wdrażana od roku 2025. Jest to ważna deklaracja, dlatego ponieważ ten rok 2025 to jest również rok, w którym wchodzimy jako polska prezydencja. Polska będzie miała w pierwszej połowie przyszłego roku swój moment, swoją prezydencję, a jednocześnie ostatnie wydarzenia w Europie Zachodniej pokazują, że wiele działań, polityk i strategii migracyjnych rozwiniętych krajów Europy Zachodniej wymaga pewnej refleksji, czasami recenzji, czasami weryfikacji. Oznacza to, że w sumie prawie wszystkie kraje Europy Zachodniej mają pewnego rodzaju potrzebę ponownego powrotu nad, po pierwsze, dopasowaniem tych polityk do swoich potrzeb i swoich uwarunkowań i potrzeb i uwarunkowań, ale z drugiej strony mają również potrzebę, żeby tak jakby była większa współpraca w tym obszarze. A więc Polska, wypracowując swoją strategię, naprawdę ma bardzo silną kartę wizytową, żeby tą debatę rozpocząć, poprowadzić, gdzie z jednej strony jest szansa, żeby uszanować pewnego rodzaju własne podwórko, czyli innymi słowy uwarunkowania kraju, w którym się znajdujemy. Ksenofobię, która jest dość... Niekoniecznie jest w mojej ocenie aż taka duża. Natomiast uszanować pewnego rodzaju tak jakby uwarunkowania każdego z państw, ale z drugiej strony też
wyszczególnić i trochę uporządkować pewne elementy, które powinny być elementem strategii wspólnej, ponieważ dużo problemów migracyjnych, z którymi się spotykamy w Europie, wynika z tego, że tak każdy próbuje ten problem odepchnąć od siebie i myślę, że nadal będzie się to się działo. Ale jeżeli te reguły będą czytelniejsze, jeżeli te reguły będą bardziej zdefiniowane, to wydaje mi się, że też mniej będzie tego elementu samowoli. No i bardzo bym akcentował, że proces, trzeci raz to powtórzę, że tak jakby polityka migracyjna powinna mieć w sobie komponent zobowiązania wzajemnego. Czyli jeżeli oczekujemy czegoś od osoby, która tutaj przyjeżdża, to mamy prawo z tego odpytać, to mamy prawo to sprawdzić, to mamy prawo to wyegzekwować. A to nie jest naruszanie godności? Ja bym tu uzupełniła, bo to są bardzo cenne informacje, szczególnie z tą prezydencją. Jest bardzo ważne, żeby to wykorzystać w polskiej polityce. Natomiast ja się zastanawiam, czy po ostatnich konferencjach przez PiS inne państwa europejskie nie będą nam zarzucać niewypełnienia celów planu walki z rasizmem, który tak właściwie każde z państw europejskich ma wypełnić do końca przyszłego roku. Czyli wtedy, kiedy będziemy mieli prezydencję, może być tak, że będziemy skonfrontowani. Ale jeszcze będziemy mieli później pół roku po prezydencji. Ja się trochę nie zgadzam z tym, że osoby, które do nas przyjeżdżają, mają się czymś wykazać, muszą, nie wiem, wykonać pewnego rodzaju szpagat, stanąć na głowie, okazać lojalność. To nasza gospodarka potrzebuje tych ludzi. Przepraszam, a to nie jest tak, że ci, którzy chcą przyjechać na stałe czy na... Ale oni nie chcą przyjechać, to jest no ten właśnie, problem. No właśnie. Potrzeba po pierwsze polityki wobec różnych grup i to jest to wyzwanie, bo inna polityka jest wobec wykwalifikowanej siły roboczej, mądrych ludzi. Niemcy mają na przykład przyjętą w tym roku strategię przyjmowania wykwalifikowanej siły roboczej, która jest świetnie opracowana, trzeba ją tylko przetłumaczyć i po prostu wziąć dla siebie coś. Ona się opiera na tendencjach dekarbonizacji, cyfryzacji, depopulacji i jeszcze dwóch innych. A dekarbonizacja to nie najlepszy to temat nie dla nas, to my u nas tego nie będzie. Pytanie zadam, czy w takim wypadku to tutaj Niemcy nie stygmatyzują poprzez to, że mówią kogo chcą, a innych nie chcą? Czy nie lepiej jednak stwarzać szansę prawie każdemu, tylko jednak oczekiwać, że taka osoba wykona minimum wysiłku od siebie, żeby przychodzić na te sobotnio-niedzielne kursy języka polskiego, pewnego rodzaju przygotowania zawodowe pod ewentualnie rygorem tego, że może być z tego kraju usunięta, jeżeli nie będzie tego minimum wysiłku od siebie dawała. A jednocześnie nie stygmatyzujemy tego, że ktoś jest bardziej wykształcony, czy mniej wykształcony, jak kraje, które sobie troszeczkę narzucają. Właśnie tutaj jest tak właśnie to, jest tak jakby troszeczkę tak jakby naruszana ta zasada tej wolności, no nawet można było powiedzieć trochę rasizmu, że gdzieś jednak tych chcemy, a tych nie chcemy. Wydaje mi się, że większa otwartość przy jednoczesnym sformułowaniu oczekiwań wzajemnych jest zdecydowanie bardziej i liberalna, i humanitarna, niż od razu narzucenie tych bierzemy, a pozostałych nie wiadomo, co zrobimy. Ale to jest jakby jeden z kluczowych punktów zarządzania migracjami, kiedy gospodarka deklaruje, kogo potrzebuje i stwarza pozytywną politykę wizową. Ale to dokładnie jest wyciągania. I wtedy jest decyzja tej osoby, która się decyduje przyjechać do tego kraju. Nikt do nas się nie przyjedzie, jeżeli zobaczą przetłumaczone konferencje ostatnie, które promują rasizm w Polsce. Nikt nie przyjedzie, jeżeli zobaczą, że nie wiem, nie ma jakichś usprawnień w dostępie do opieki. Ale to najpierw by trzeba rozpropagować te informacje o rasizmie rozpropagowywane przez PiS, bo jednak z rozpropagowywaniem jest trudno. I to niech nie propagują, bo ja traktuję to jako incydentalny przypadek i chcę na to opuścić to zasłonę milczenia. Natomiast jakby portfolio polityki migracyjnej polega na tym, że przyciągamy osoby, które decydują o tym, żeby przyjechać. Zajmujemy się tymi, którzy już tutaj są i którzy są dyskryminowani na rynku pracy. Włączamy w to mniejszości etniczne, które tutaj mamy już od lat, a które też są w jakiś sposób dotknięte podobnymi problemami stygmatyzacji jak migranci. Zastanawiamy się, co zrobić z uchodźcami, którzy nie mają żadnego dostępu do instrumentów rynku pracy.
a siedzą w ośrodkach dla uchodźców. Czyli to musi być zdywersyfikowana strategia w zależności od grupy docelowej, połączona ze współpracą rządu, rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Panie Rafale? Myślę, że dyskutujemy teraz trochę nad takimi różnymi poważnymi problemami z poszczególnych krajów Europy Zachodniej, Niemiec, Francji czy Szwecji, które u nas jak dotąd nie zachodzą i nie muszą zajść, bo w Wielkiej Brytanii nie ma. Ale obawa przed tymi problemami występuje. Ale one jakby, to nie jest efekt tego, że jakby imigranci zawsze generują takie problemy, tylko to jest efekt błędnych polityk w tych krajach, takich jak właśnie sztywne rynki pracy, które może wykształconemu Szwedowi czy Francuzowi nie szkodzą, że jest wysoka płaca minimalna i jakieś inne regulacje pracy, ale już komuś, kto ma znacznie niższe wykształcenie i nie zna języka, już jakby blokują mu dostęp, że ci azylanci w tych krajach przez rok albo dwa po przyjeździe mieli zakaz pracy i wtedy dostawali bardzo wysokie zasiłki przy jednoczesnym zakazie pracowania i się dziwiliśmy, że powstawały jakieś negatywne trendy. Jakby w krajach Europy Zachodniej imigranci są nadreprezentowani w więzieniach, podczas gdy w Wielkiej Brytanii, czy Kanadzie, czy Stanach Zjednoczonych nie są, są niedoreprezentowani. Polacy też. Tak, no, natomiast no właśnie to nie chodzi o to, skąd jest ten imigrant, tylko w jakim systemie się odnajduje. Czy on jest rozlokowywany przymusowo, że nie mieszka w tym Berlinie, do którego chciał przyjechać, tylko mieszka w jakimś zapadłej dziurze górniczej, z której już prawdziwi Niemcy wyjechali dawno. W Polsce ustrzegliśmy się wielu tego typu polityk. Przyznajemy ciągle bardzo mało obywatelstw. Nie jestem pewien, z czego to wynika. Być może to jest po prostu kwestia tego, że imigrantów mamy od bardzo niedawna. Natomiast w dłuższym okresie badania pokazują, że to obywatelstwo poprawia wyniki imigrantów na rynku pracy. Oczywiście ono nie może być jakby rozdawane od ręki, natomiast no już samo to, że w Polsce mamy wiele miejsc pracy, które są dostępne tylko dla Polaków, ewentualnie obywateli Unii Europejskiej, jak bycie nauczycielem w szkole, albo bycie urzędnikiem służby cywilnej. No to Polacy są dyskryminowani, żeby być nauczycielem, bo trzeba mieć bardzo specyficzne egzaminy dopuszczające do pracy w szkole. To jest w ogóle niepokojące, że mamy pomimo tych deregulacji za rządu jeszcze przedpisowskiego i za rządu pisowskiego, to ciągle mamy bardzo dużo regulowanych zawodów na tle Unii Europejskiej. Jakby jesteśmy cały czas w czołówce i niewiele się tutaj... W czołówce regulacji. W czołówce liczby zawodów, które podlegają regulacji. Nie wiem, czy te regulacje są aż tak silne, jak na przykład w Niemczech, bo jakby nie musimy organizować tych masowych kursów doszkalających, żeby... Ale no to na pewno jest coś do usprawnienia, jak wiele innych rzeczy. Natomiast jak sobie rozrysujemy stopy zatrudnienia imigrantów w krajach OECD na jednej osi, a elastyczność rynku pracy na drugiej, no to tam, gdzie rynek pracy jest bardziej elastyczny, po prostu pracuje ich dużo więcej, czyli po jednej stronie są Stany Zjednoczone, a po drugiej stronie jest Francja, która wręcz spotkałem się w literaturze naukowej z takim poglądem, który nie wiem na ile jest prawdziwe, że w latach 60. Francuzi wprowadzili sobie bardzo wysoką płacę minimalną celowo po to, żeby ograniczyć dostęp imigrantów z Europy, z Afryki Północnej do swojego rynku pracy, żeby nie zabierali pracy prawdziwym Francuzom. I to im szkodzą te polityki, które wprowadzali kiedyś. Czy my pomoglibyśmy w punktach powiedzieć, co właściwie to państwo, co nasze państwo powinno zrobić w ciągu najbliższych lat, biorąc pod uwagę, że dane, które mówią o tym, że nie jesteśmy w stanie zastąpić braków na rynku pracy czymkolwiek, nawet imigrantami.
Ja może zacznę od jednej, tak jakby jeszcze takiej, jednego z pryncypiów, które warto brać pod uwagę, konstruując jeszcze politykę. Jeszcze jedno pryncypium, którego nie mieliśmy. Tak. A mieliśmy już podsumowywać. No właśnie, tak, ale ono jest ważne. Ono jest o tyle ważne, że bardzo odnosi się do właśnie rynkowości gospodarki. A mianowicie zwróćmy uwagę na pewien fakt, że głównymi silnikami polskiej transformacji tak naprawdę była tania praca oraz tania energia. Dzisiaj nie mamy taniej pracy i nie mamy taniej energii. Dzisiaj również dostrzegamy bardzo duże niedobory na rynku pracy i wielu pracodawców... I energii też. Może inaczej, ale jest na tyle droga, że można, że już rynek to trochę wyznacza. Ale jeżeli pójdziemy krok dalej, okazuje się, że tania praca... Pracodawcy, którzy mówią, że mają przemysły albo firmy, które potrzebują dużo zatrudniać, ta praca jest dla nich już za droga, stają się mniej rentowne, mniej efektywne. A więc mówią tak, chętnie się otworzymy na tańszych pracowników z zagranicy, na migrantów. I to jest bardzo niebezpieczny kierunek. To jest właśnie pewna pułapka, która trochę wynika, która ma trochę analogii z przykładem francuskim przed chwilą przez pana poruszonym. Otóż jeżeli nadmierna presja na poszukiwanie coraz tańszego pracownika będzie obniżała szybkość i skłonność firm do cyfryzacji, automatyzacji, podnoszenia jednostkowej produktywności z pracownika, to za kilka lat znowu będziemy musieli potrzebować, poszukiwać coraz to tańszych pracowników, ale będziemy mieli dużo większy dystans do tej tak zwanej średniej europejskiej. Oznacza to, że jedną z pułapek związanych z polityką migracyjną jest to, że poszukujemy najtańszych pracowników do przemysłów albo do branż, które poszukują tych tanich pracowników. Zdecydowanie w takich branżach warto jest czasami wykreować większą presję na restrukturyzację, na unowocześnienie, na podniesienie produktywności. Będzie to bardziej służyło i tym branżom, i społeczeństwu, i całej gospodarce. Pamiętajmy również jeszcze o jednej rzeczy, że czasami przejściowo potrzebuje się migrantów do jakichś branż, które no w danym momencie naprawdę potrzebują tych dodatkowych rąk do pracy. Ale są też branże, które przysłowiowo zanikają, albo których znaczenie w przyszłości będzie degresywne, będzie maleć. Jeżeli weźmiemy takie przykłady, to pozostaną ludzie, których sprowadziliśmy, pozostaną ludzie, którzy tu przyjechali, którym kiedyś coś zaoferowaliśmy i oni nagle nie będą wiedzieli, co ze sobą zrobić. Jeżeli to będzie niewielka grupa osób, to wiadomo, że oni się gdzieś w gospodarce rozlokują. Ale jeżeli będziemy mówili o dużych relatywnie liczbach, to konsekwencją tego będzie coś, co dzisiaj możemy dostrzec w pewnego rodzaju negatywnych efektach modelu szwedzkiego, modelu francuskiego, gdzie mamy getta osób, które nagle pewnych prac nie potrafią znaleźć. Dlatego dostrzegajmy to, zauważmy, że wiele rozwiniętych krajów Europy... A pracodawcy boją się ich zatrudniać. Tak, tak. A jednocześnie, więc bądźmy tak jakby przewidujący, że tego typu gospodarki, tego typu państwa dają nam pewien ciekawy przykład ze swojej historii, ze swojej przeszłości, jak konstruować tą politykę migracyjną. Prawdę mówiąc, jeśli mogę się odnieść, tak, bo tak. Nie do końca się zgadzam, jakby z drugiej strony mamy Japonię, która jest najbardziej zaawansowanym krajem, jeżeli chodzi o starzenie. Jeżeli spojrzymy, jakby ekonomiści generalnie myślą o innowacjach przez pryzmat wzrostu produktywności. Ten wzrost produktywności w Japonii w przeliczeniu na pracującego jest wbrew pozorom całkiem wysoki w tej chwili, pomimo tego, że są tam jakby bardzo mało jest tych pracujących. Ale jeżeli ten wzrost produktywności rozłożymy już na całe społeczeństwo, jakby weźmiemy PKB per capita, to jakby radzą sobie bardzo wolno. Więc jakby ta druga strona wcale nie jest korzystna. Z drugiej strony jednocześnie ci imigranci, nawet ci, którzy nie są wykwalifikowani, również mogą pośrednio mieć bardzo duży wkład w polską gospodarkę. Jeżeli na przykład mamy takie badania odnośnie imigrantek, które opiekują się dziećmi,
że dzięki temu bardziej te najbardziej wykształcone i produktywne natywne kobiety, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy różnych innych zachodnich krajach, jakby mogą więcej pracować. Mogą też, nawet widziałem takie badanie, że mogą, że wręcz mają więcej dzieci, bo ten koszt posiadania dzieci jest dla nich niższy. Jakby nawet ci niewykwalifikowani imigranci mają bardzo duży wkład, a też tych get bym się tak bardzo nie bał, no bo jeżeli spojrzymy na znowu na badania odnośnie getta, się nazywają w badaniach enklawami etnicznymi, no to w nich, w większych skupiskach imigranci mają większą szansę na znalezienie pracy, bo wzajemnie sobie pomagają, dają sobie wskazówki, gdzie tą pracę znaleźć. W Stanach Zjednoczonych, jak ta taka historyczna migracja w XIX wieku przebiegała, to również tworzyły się, prawda, takie skupiska imigrantów w Nowym Jorku czy gdzieś, i oni jakby zmieniali pracę i jak awansowali społecznie dzięki temu łatwiej. No tak, ale wracając nad Wisłę, między Bugiem a Odrą? No na pewno nam bardzo pomaga to, że mieliśmy tych przedwojennych imigrantów z Ukrainy i oni właśnie pomogli uchodźcom, którzy z nami przedwojennych wypłynęli. Mówi pan o przed 2022 tak, rokiem. Tak, tak, okay. Już zmieniliśmy w ostatnich latach wojnę, o której mówimy. Jakie propozycje? Moja propozycja jest taka, że to, czego potrzebujemy, to rzetelność i szczerość wobec ludzi, którzy mają do nas przyjechać. Mnie się stanowczo nie podoba język korzyści, czyli to przyjeżdżający pracownicy, z tym problemem mamy w Niemczech do czynienia. Też Polacy przyjeżdżali tylko do pracy, nie było takich fajnych instrumentów włączenia Polaków w życie społeczne i polityczne kraju. I nawet jeżeli dzisiejsze spotkanie jest organizowane przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich, to częścią ekonomii jest też społeczeństwo i ten aspekt społeczny musi być tutaj uwzględniony. Co my zrobimy z tymi ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy? Czy oni będą mieli prawa wyborcze? Czy oni będą zakładać stowarzyszenia? Czy my będziemy wspierać te stowarzyszenia? Czy oni będą mieli jakiś wpływ na debaty publiczne? Czy oni będą pokazywać, jaki wkład mają w kształtowanie dobrostanu w Polsce? Co się będzie działo z debatami rasizmu? W jaki sposób pokażemy korzyść tych osób, które są z różnych grup etnicznych, dla osób, którzy są sceptykami? Bo jeżeli się tym nie zajmiemy, będziemy się zajmować tylko stroną gospodarczą, to doprowadzimy do sytuacji, którą mamy teraz w Niemczech, gdzie AfD doszło do głosu, bo wykorzystuje populistyczne hasła przeciwko migrantom, przypominające sytuację sprzed II wojny światowej. I my musimy to, nawet jeżeli zgadzam się z panem w całkowicie, ale to jest ta perspektywa, no w Szwecji i w Danii tak mamy, tutaj nie mamy, ale możemy mieć. Dlatego prewencja jest jedynym rozwiązaniem mądrej polityki. Musimy przewidzieć procesy, które nas będą dotyczyć i wyjść im naprzeciw, zanim nas nie zniszczą. Ale to, co pani powiedziała, że prawa wyborcze, które uchodźcy mieszkający w Polsce mają mieliby pozyskać, to jest jeden z najbardziej newralgicznych tematów politycznych, które są na scenie politycznej pomiędzy spierającymi się ugrupowaniami. I w tej debacie powinni brać udział Polacy. Ja widziałabym to tak jak w Niemczech my dyskutujemy o migracji. Co jest w tym niewłaściwe? Migranci z migrantami sami jakby rozliczają się z jakichś form rasizmu wobec siebie wzajemnie. A tutaj jest moim zdaniem za mało takich formatów, gdzie ludzie poza tymi ośrodkami akademickimi, gdzie ludzie w gminie dyskutują okej, chciałabym tutaj taką osobę z Ukrainy, z Wietnamu, co bym z nim mogła zrobić? Jest za mało tej debaty publicznej, a na końcu to ludzie z tych miejscowości w całej Polsce będą musieli z tymi ludźmi żyć na co dzień. Ale to w Niemczech sukcesy to AfD odnosi, a nie w Polsce. Proszę? Ale to właśnie w Niemczech AfD odnosi sukcesy, a nie w Polsce, prawda? Dobry głos, tylko właśnie to tylko pokazuje pewne mechanizmy. Bo ja chcę, żebyście państwo poszli krok dalej. Jakie są konsekwencje niektórych rzeczy? Niemcy przegapiły swoją szansę. Oni dopiero w 2005 roku przyznali się, że są państwem imigracyjnym i stworzyli ustawę, która to reguluje.
ale mieli już od lat 60. umowy o pozyskiwaniu pracowników z, na przykład z Turcji i się nigdy nie przyznali, mieli gastarbeiterów, ale dla gastarbeiterów nie było żadnych ofert, tylko jakby przekonanie, że oni wrócą do kraju, ale nie wrócili. I to, co to w duchu, jakim my teraz dyskutujemy, bez włączenia społeczeństwa obywatelskiego, idzie w kierunku segregacji. My chcemy pracowników, chcemy ich umieścić jakoś w tej gospodarce. Nie mamy koncepcji, jak zapewnimy stworzenie sieci społecznej i jak będziemy inwestować w kapitał społeczny tych osób o innym pochodzeniu etnicznym. A kapitał społeczny jest podstawą do tworzenia etycznej gospodarki i etycznego społeczeństwa obywatelskiego. No, ja bym powiedział, że nie można się w polityce i strategii migracyjnej kierować tylko gospodarką, ale też spójrzmy na drugą stronę tego sformułowania. Nie kierując się, pytanie jest też, czy jesteśmy otwarci na każdą ilość migrantów i po prostu wówczas nie tylko nie rozwiążemy ich problemów, nie tylko nie stworzymy czegoś sprawiedliwego, ale de facto wykreujemy więcej problemów. Oznacza to, że powinny istnieć pewnego rodzaju reguły. Jeżeli gdzieś mielibyśmy doszukiwać się pewnej segregacji migrantów, to właśnie w bardzo wielu politykach krajów Europy Zachodniej i w moim odczuciu w szczególności właśnie Niemiec, które mówiły, jakich migrantów chcą, właśnie dokonywały tej segregacji, w przeciwieństwie do krajów, które nie narzucały właśnie żadnej segregacji, a były otwarte na różne formuły. Ale to, co w mojej ocenie dzisiaj najbardziej dotyka Polski, to jest to, że my trochę nie mamy pomysłu na politykę migracyjną. Znaczy zakładam, że on się właśnie wykluwa w tym momencie, wszak jest taka deklaracja. I jeżeli przejdziemy do tej strategii, wydaje mi się, że ona powinna być dwukomponentowa, pewnego rodzaju definiować stany naturalne, w których po prostu oceniamy, na jaki typ migracji i w jakiej skali jesteśmy przygotowani jako państwo, społeczeństwo, również gospodarka, bo nie można pominąć wątku ekonomicznego. I w drugą stronę powinniśmy również mieć zawczasu przygotowane scenariusze o charakterze zarządzania kryzysowego. Dlatego, ponieważ jeżeli coś się w Polsce nie sprawdziło w wyniku kryzysu ukraińskiego, to jest właśnie to, że władza rozłożyła ręce. To jest to, że gdyby nie ofiarność polskiego społeczeństwa, które w mojej ocenie ma najwyższą ze znanych mi empatii społecznych, jeżeli miałbym porównać do jakichkolwiek dużych, masowych właśnie wydarzeń o charakterze migracyjnym na świecie, to właśnie największą medal i odznakę właśnie wydałbym polskiemu społeczeństwu i nie polskiemu na tle Polski, no bo Polska mistrzem Polski to brzmi śmiesznie, na tle świata. Po prostu naprawdę ja, nigdzie czegoś takiego. Nie, no po prostu potrafmy też być z czegoś dumni, że potrafiliśmy sobie poradzić z tak trudnym przypadkiem, tak dużą ofiarnością społeczeństwa, mimo relatywnie dużej bierności władzy. Czyli... I przechodząc krok dalej, jeżeli mamy przejść do rozwiązań, więc oznacza to, że państwo... Czyli państwo powinno wziąć, wyciągnąć wnioski i naukę z tego, co zrobiło społeczeństwo, i administracja powinna się tego nauczyć. Przejąć odpowiedzialność też w przyszłości. Trochę może to tak ironizuje, ale w jakimś sensie no, tak. Nie wiem, czy. Ale tak, ale odpowiedź jest tak. Tylko tyle, że trzeba to zrobić mądrze, a nie w sposób spontaniczny. Pamiętajmy, że gdyby nie było tej ofiarności, w Polsce mielibyśmy być może jakąś klęskę humanitarną. Więc też spójrzmy na drugą stronę medalu. A co gdyby było odwrotnie? Tutaj mogłaby się wydarzyć autentycznie wielka klęska humanitarna. Więc to trzeba patrzeć, co było, ale co by było, gdyby było dokładnie odwrotnie. I przechodząc do wniosków, Polska powinna mieć zarówno pewnego rodzaju pomysł na sytuację o charakterze kryzysowym, bo nie muszą być to tylko zdarzenia wojenne. Również zdarzają się kataklizmy, katastrofy o charakterze naturalnym i też trzeba być na to przygotowanym. A druga rzecz to jest właśnie ta polityka taka systematyczna, systemowa, która włącza w to kwestię procesu nadawania obywatelstwa, kwestię tego zobowiązania wzajemnego, że ktoś, nawet jeżeli mu przysłowiowo nie idzie ta nauka polskiego, to dopełnia obowiązku i jest tydzień w tydzień w tej szkole. To musimy uporządkować. Tak, mieć. I po prostu te reguły muszą być czytelne. Brak tych reguł wystawia nas na ryzyko tego, że po pierwsze tu przyjadą osoby przysłowiowo,
w tak zwanej dyskryminującej polityce migracyjnej Niemiec niechciane tam, wypchnięte tutaj. I to będzie zarówno ze szkodą dla naszej gospodarki i naszego społeczeństwa, jak również i szeroko dla standardów, które powinniśmy w Unii wypracowywać i które powinniśmy wytwarzać i szanować. To również będzie ze szkodą dla samych migrantów, ponieważ oni nie będąc w czytelnym systemie, będą też zachowywać się sami z siebie bardziej chaotycznie, spontanicznie. Czyli system. Ten system jest po prostu, to nie musi być tak zwany twardy system jako reżim czy kaganiec. Nie. To właśnie chodzi o to, żeby był elastyczny, ale czytelny i w miarę prosty. Bardzo bym w to włączył, jeszcze raz podkreślę, trzeci raz, ale tak jest to ważne, że muszę to podkreślić, istotną rolę samorządów na poziomie powiatów, jako rolę czysto operacyjną. Dwa zdania. Będzie trudno. Właśnie w tym kierunku trzeba zrobić, żeby mieć system, trzeba stworzyć różne systemy ewidencji. Trzeba zrobić system, gdzie ci migranci mogliby się tego języka polskiego uczyć. Trzeba zrobić system ewidencji, jacy są migranci, jacy mają kwalifikacje. Być może będzie trzeba wewnątrz krajową migrację rozpocząć i wysyłać pracowników. Trzeba będzie jakby tych migrantów w ogóle policzyć zawody, gdzie oni są potrzebni. Zająć się tym, którzy, tak jak już mówiłem... Czyli w skrócie mówiąc, uporządkować. Uporządkować, usystematyzować i oprogramować to wszystko tak, żeby urzędy pracy miały dostęp do danych. Ale mamy systemy typu M-Obywatel, które działają. I czy tam jest też na przykład system ewidencji kwalifikacji imigrantów? Nie ma. Albo czy jest w ogóle scentralizowany i zdecentralizowany na poziomie powiatów system podnoszenia kwalifikacji imigrantów? Nie, czy urzędy pracy sobie zajmują się w ramach polityki społecznej, nie wiem, wysyłaniem migrantów albo u uchodźców, może nie mają prawa, ale do jakichś prac interwencyjnych na początek, a później jakiś system podnoszenia ich kwalifikacji? Nie mamy tego i dlatego kroczek po kroczku trzeba stworzyć od, no nie mamy doświadczenia w tym, ale trzeba stworzyć systemy, żeby wiedzieć, czym zarządzamy. Bo jakby zarządzanie migracją oznacza, że my musimy mieć narzędzia do zarządzania tym zjawiskiem. Panie Rafale. Podejrzewam, że tego typu systemu to dla Polaków możemy nie mieć. Natomiast jakby chyba skupiłbym się na właśnie na tej jasnej ścieżce dla tych migrantów od przyjazdu tutaj do zostania rzeczywiście polskim obywatelem. Jakby minusem tego, jak przed inwazją Rosji na Ukrainę imigranci z Ukrainy tutaj przyjeżdżali, było to, że na tych oświadczeniach pracodawców oni mogli tylko przez krótki czas tutaj pracować, potem musieli wracać do siebie. Jakby to powodowało, że ta migracja była taka cyrkulacyjna, tymczasowa. I tu rzeczywiście to było w pewnym sensie trochę podobne do tych gastarbeiterów w Niemczech w latach 70., przy których było takie ciekawe zjawisko, że ich tak jak imigranci w innych krajach zwiększali z czasem swoje zarobki, konwergowali do tych natywnych pracowników, tak gastarbeiterzy w Niemczech cały czas pracowali za te same stawki, bo trudno było ich awansować, skoro oni zawsze wracali do siebie, nie mieli jakby bodźców, żeby inwestować swoje kwalifikacje. Czyli decyzja o tym, że jednak przyjmujemy i przyjmujemy na dłużej. Tak. I na równych warunkach. Ale mądrze. Ale tak, mądrze. Ale to jest jakby też i na regułach, zasady muszą być. I to jest też bodziec dla tych ludzi, że jeżeli oni nauczą się tego polskiego, to nie zostaną stąd wyrzuceni, tylko ten polski pomoże im w ich karierze, w dobrobycie ich dzieci i jakieś kursy, jakieś zawodowe już nie językowe, które zrobią właśnie pod kątem polskiej gospodarki również im się przysłużą i to właśnie wpłynie na ich produktywność i ich zarobki i będą się bardziej mogli bogacić czyli razem z nami. Nie pytanie migracje, wyzwanie czy szansa dla Polski, tylko migracje to wyzwanie i to ogromna szansa dla Polski. I dużo pracy. I bardzo dużo pracy przed nami. Doktor Kamila Szol-Mazurek z Uniwersytetu Europejskiego w Jadlina, doktor Rafał Trzeciakowski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich i doktor Stanisław Kluza, SGH i Quant Tank, Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz. Dziękuję Państwu bardzo. Jarosław Szczepański.